imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mamy umrzeć dla grzechu, aby żyć dla Chrystusa. Przez chrzest już w jakiś sposób umieramy dla grzechu, aby żyć dla Chrystusa, aby żyć w Bogu. Jednak to jeszcze nie wszystko. Tak naprawdę, ostatecznie, nikt z nas nie może powiedzieć, że umarł dla grzechu i żyje w Bogu. Jeśli byśmy naprawdę umarli dla grzechu, to nie wracalibyśmy do Niego nieustannie. Jeśli byśmy żyli dla Boga, to nie żylibyśmy tak często w stanie grzechu. Nie wracalibyśmy do tych grzechów, ciężkich czy lekkich. Dlaczego nie umarliśmy naprawdę dla grzechu? Pomimo tego, że przecież przez Chrzest Święty zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworodnego. Dlaczego tak łatwo nam to przychodzi, aby wciąż wpadać w te same grzechy? Dlaczego tak często, przychodząc do konfesjonału, musimy wyznawać wciąż te same grzechy? Co to znaczy, że nie umarliśmy dla grzechu? To znaczy, że nie podejmujemy z nim stanowczej, zdecydowanej walki. Jeśli byśmy naprawdę, patrząc na nasze wyznanie grzechów, dostrzegając te grzechy, które najczęściej się pojawiały, jeśli byśmy mieli mocne postanowienie poprawy, konkretne postanowienie poprawy, widzę ten grzech, tak często się pojawiający tu i tu, w tych okolicznościach, w takiej sytuacji, więc konkretne postanowienie, właśnie wtedy chcę się mieć szczególnie na baczności, tutaj się pilnować, na to uważać, proszę o to w modlitwie. Taki człowiek faktycznie umiera dla grzechu. Taki człowiek, który codziennie, na nowo podejmuje tą walkę, faktycznie umiera dla grzechu. I nawet jeśli nie widać od razu owoców, nawet jeśli wciąż zdarza się, że z tych samych grzechów musi się spowiadać, to jest to już śmierć dla grzechu. Jeśli codziennie jest to mocne postanowienie, aby z tym grzechem walczyć. Mocne, konkretne postanowienie poprawy. Natomiast jeśli tego nie ma, jeśli tak sobie przychodzimy i postanawiamy, że w sumie to chcę się poprawić i tak to jakoś będzie, to wtedy będzie tylko gorzej. Albo będzie wiecznie tak samo, co ostatecznie sprowadza się również do tego, że będzie tylko gorzej. Jeśli tak żyjemy, wprawdzie twierdzimy, że umarliśmy dla grzechu, wprawdzie uważamy, że żyjemy w Bogu, a nie podejmujemy tej codziennej, konkretnej, nieustannej walki z grzechem, to przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa, który mówi, że wąska jest droga, która do zbawienia prowadzi, że niewielu jest tych, którzy ją znajdą. Przypomnijmy sobie te słowa, gdy mówi on, że na sądzie wielu będzie takich, którzy powiedzą mu: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia? Czyż nie czyniliśmy cudów? Czyż nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia? A Pan Jezus im odpowiada: nie znam was. Nie ten bowiem, kto mówi mi: Panie, Panie, mówi Pan Jezus, wejdzie do królestwa, ale ten, kto pełni wolę Ojca. A więc ten, kto wypełnia przykazania. A więc ten, kto walczy ze swoim grzechem. Kto walczy stanowczo, konkretnie. Nie tylko ten, co deklaruje, że tak, chcę walczyć z moim grzechem, ale ten, kto naprawdę z nim walczy. A tą walkę trzeba odbywać codziennie. I nawet jak właśnie nie uda się, nawet jak wciąż padamy w te same grzechy, Pan Bóg tak często chce, abyśmy byli wypróbowani też przez jakiś czas. Tak często to się zdarza w życiu zupełnie normalnych ludzi, że walczą ze swoimi słabościami przez lata i nie widzą postępu. Walczą, walczą i walczą i wciąż na nowo wpadają w podobne grzechy i wciąż na nowo. I wydaje się, że postępu nie ma. A nagle po 10-15 latach takiej stanowczej walki, nie mówię tu o sytuacji, gdy człowiek sobie odpuszcza i tak naprawdę nie walczy, tylko stanowczo ten człowiek walczył przez te lata i nagle okazuje się, że pewnego dnia budzi się i tej pokusy nie ma. Albo nawet jak jest, to jest już tak mało atrakcyjna, tak mało pociągająca, z tak wielkim spokojem jest w stanie ją odrzucić, że sam sobie się dziwi. Jak to możliwe? Jak to się mogło stać? No tak właśnie działa łaska. Pan nasz Jezus Chrystus czasem chce nam pokazać, że to właśnie On nas uświęca, że to On dokonuje tego cudu, że On, jeśli zechce, to może nas bardzo szybko uświęcić, ale właśnie to my musimy to zrozumieć, że On tego, że to od Niego zależy, że to jest Jego dzieło. Jednocześnie
Pan Jezus tego nigdy nie dokona, jeśli z naszej strony nie będzie stanowczej walki, stanowczej próby. A więc podejmujmy tą próbę, nie zniechęcajmy się. I przede wszystkim dzisiaj prośmy o to, abyśmy dostrzegali to, że wciąż jeszcze nie umarliśmy dla grzechu, że wciąż jeszcze nie żyjemy w Bogu. Bo jeśli jesteśmy przekonani, że no, nie jest wcale tak źle, no to znaczy, że jest bardzo źle. Człowiek, który myśli, że nie jest tak źle, oszukuje się lub jest oszukany. Święci doskonale widzieli swoje słabości, niedoskonałości. Im bliżej człowiek jest Pana Boga, tym doskonalej widzi swoje grzechy. A więc jeśli myślimy, że wcale nie jest aż tak źle, to znaczy, że jest źle. I wtedy prośmy Pana Boga o te oczy, które widzą, o to, abyśmy rozpoznali nasze grzechy, abyśmy dostrzegli, z czym musimy naprawdę codziennie, konkretnie walczyć. Prośmy, abyśmy to widzieli i abyśmy potrafili tą codzienną walkę podjąć. Nawet jak jest trudno, nawet jak wciąż na nowo, mimo wszystko, te grzechy się pojawiają. Nawet jak wydaje się, że właśnie to owoców nie przynosi. Dzisiaj prośmy o to Pana Jezusa, prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby ona nas w tej walce wspierała, tak żebyśmy naprawdę dla grzechu umarli i żyli dla Boga. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.